To była piosenka o tym, co wycieka z mediów. A teraz pralka. Telewizor jak pralka. Mieszają te programy, mieszają. Praca! Thank you.
piosenki. Nasz świat. Zagramy jeden z pierwszych utworów, który powstał w 81 roku po założeniu zespołu. Część tego tekstu napisała moja dużą miłość. Nasz świat. Najbardziej na nim napisała. Niech jak kurwa, żebym tam ktoś był jakiś kurwa. Dobra, słuchajcie, teraz... Właśnie teraz nie wiem, co mamy zrobić, bo... Dobra, bo tu jest tutaj poruszane... Co zrobić, kurwa? Spokojnie, kurwa, czekasz, czekasz. Tam kolega pojechał na CPN. Po gumy. I to nie do rzucia. Co prawda, niektórzy mówią, że do rzucia nie dają bez gumy. A to taki częsty dowcip w czasach PRL-u. Nam na zioli tu nie trzeba. Na ziol niech spierdala stąd. On nie myśli tak jak trzeba. I dlatego poszedłem. Wypierdalaj, wypierdalaj. Jak najdalej stąd. Na ziole pom, 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 pom. No i krótka piłka w temacie. Powiem tak. Naprawdę mi nie przeszkadza, jeżeli ktoś sobie nosi koszulkę z orłem, kocha Polskę, jej łąki, jej pola, jej lasy, całą jej historię. Ale jeżeli ktoś z orłem w koronie, czy jakimkolwiek, próbuje mi ograniczać moje wolności lub mówić mi, że mam siedzieć w domu, bo mam 55 lat i nie powinienem grać koncertów, to jest dla mnie na ziole, zwykły faszystą, który zamyka ludzi w obozach. Wypierdala. Wiadomo, że nikt normalny, kurwa, nie przyjaźni się z faszystami. Patriotyzm, a faszyzm to są bardzo oddzielne rzeczy. Dobra, słuchajcie, w ramach bisów
i będziemy się bawić wchodzenie i wychodzenie. Panie i panowie, po raz pierwszy na żywo w Wolimierzu Goma! Zagramy nowy kawałek. Bardzo proszę, żebyście się nie obrazili. Bo jest to moje rozliczenie z tym, jaki był punk rock, jak zacząłem, a jaki jest teraz. Mieliśmy nie być. Nie mogę być moim, to jest ta wiara, która we mnie trwa. Jeśli
dzieciaki grać, pilnować. Mam wielu wrogów, stałych słuchaczy Ksenny, ale uwierzcie mi, świat bez kobiet byłby dosłownie chujowy. Dosłownie! Tak, Wojtek dodaje, że z kobietami jest dodatkowa atrakcja, czyli świat jest pizdowaty. Ale powiem ci, Wojtku, że wolę i chujowaty, i pizdowaty, niż same chuje dookoła, no. Dobra, sobie tę nudę. Dobrze, a teraz piosenka dla wszystkich dorosłych, tych, którzy będą dorośli, o tych naszych małych, codziennych problemach, czyli tam rachunek za telefon, rachunek za prąd. To wszystko chuj, moi kochani! Grunt, żebyście zdrowi i szczęśliwi byli. Rachunki prędzej czy później się zapłaci. To wszystko chuj! Dawaj, Wojtuś! Yeah.
Rachunki za piwo, rachunki za mądro, rachunki za zioło, rachunki za psa. A jest zajebana policja na życie. Słuchajcie, jest dosyć późno, nie chcemy was tutaj za na siłę ciągnąć, ale jest taka sprawa. My jesteśmy ze stolicy, nie wszyscy, jestem z Raszyna, Darek też. Gazety mówią. Właśnie obchodzimy rocznicę Powstania Warszawskiego. No właśnie. My mamy utwory na ten temat. Chcielibyśmy wam zagrać dwa utwory, ponieważ w Warszawie nie zagramy, a zawsze je gramy w okresie tak zwanym powstańczym. Zagramy je wam. To nie są hura optymistyczne piosenki o powstaniu. Zagramy wam kanały i utwór Goliat. Jedziemy, Wojtek. To no poważniej trochę się zrobi. Ale chcielibyśmy wam tak podziękować za wspaniale spędzone wieczór. We'll be right back.
Nie płynie do serca paryża. Się w rogu, w rogu, w obrogu. Nie idzie. Jak długo moją stronę panie polskiego. Do Polski będziemy zawsze doszli. Gość z planety! Słuchajcie, teraz zagramy utwór tak zwaną wyliczankę. W powstaniu były używane takie miniaturowe miny samojezdne, nazywały się Goliat. Dzieci mogłyby o tym ułożyć rymowankę, ale nie ułożyły, ułożyłem ja. Przed wami utwór Goliat, tylko Kesur się napije, bo mu zaschło. Ja się ten dywan wypierdolę i będzie koniec koncertu. Tak i bez trybów, nie? I ty się temu nie dziwisz. Zresztą i bym wam zaśpiewał. Nie cierpię tego dywanu. Goliat. Masz samot dla twoich dzieci. We'll be right back.
kochani. Cudownie było. Azerbejdżan właśnie nam przypinął. Ale zawołaj Zygzaka! Tylko Wojtek musiał iść skorzystać z toalety. Zygzak dla wszystkich wiernych fanów, którzy tutaj z nami są do późnych godzin, zagramy jeszcze coś, dobra? Chcecie, czy mamy już spierdalać? A chcecie? No, dobra, fajnie. Nie, no myślałem, że chcecie, żeśmy sobie poszli. Przecież to nudna kapela, tak senna, kurwa, najgorsza w tym kraju. Ja spierdolę, no. Ale tak, wiecie, tam człowiek tak żyje, chodzi na koncerty, co nie do końca zdaje sprawę z tego,